Z nami pan Mirosław Hajdo, trener Przeboju Wolbrom. Panie trenerze, przed chwileczką zakończyło się spotkanie, którym przegraliście z liderem trzeciej ligi ze Szczeniawą Nowy Wiśnicz 1-0. Prosimy o komentarz do tego spotkania. No cóż, gratuluję z gospodarzom wygranej, bo to był mecz z gatunku takich, gdzie kto bramkę strzeli, ten wygra spotkanie. Mieliśmy sytuację bardzo dobrą. Daniel Jarosz miał super sytuację i nie udało się strzelić bramki. Jakieś tam widocznie siły wyższe pomogły Szreniawie. Natomiast wracając tak na serio do meczu, to myślę, że wygrał zespół, który właśnie wykorzystał tą jedną sytuację, którą sobie stworzył. Ja myślę, że mimo protestów bramkarza, choć nie byłem blisko, patrząc ze swojej perspektywy i z perspektywy sędziego, też bym podyktował rzut karny. Pana zespół uważany jest przez wielu za najrówniej grający, a więc jest jednym naturalnie z jednym z kandydatów do awansu. Czy po tym jednym dzisiejszym spotkaniu ta sytuacja w tabeli może ulec zawirowaniom? Powiem tak, 9 punktów odrobić to można mieć bardzo dobry zespół, jest bardzo ciężko. Myślę, że my chcielibyśmy grać przede wszystkim tak, aby zadowolić kibiców i wygrywać spotkania. To jest bardzo ważne dla nas. Natomiast w awansie to bądźmy realistami, tak? Bądźmy realistami i chodźmy twardo po ziemi. Mamy kadrę, praktycznie można powiedzieć, 15 ludzi, w tym kilku juniorów dodatkowo. Także myślę, że zespół, który chce awansować, to powinien mieć kadrę 25-6 osób, po dwóch równorzędnych zawodników na każdą pozycję i wtedy można mówić o awansie. Natomiast my chcieliśmy grać w czołówce, chcemy grać w czołówce i na pewno do tego będziemy dążyć. Ale jeżeli chodzi o awans, to myślę, że trzeba być realistami, twardo stąpać po ziemi. A kogo pan widzi jako faworyta do awansu? Wie pan, dzisiaj się liczą ludzie, którzy mają finanse, drużyny przede wszystkim, bo jeżeli nie ma finansów, to nawet w przypadku awansu można zapomnieć o tym, że się coś ugra na poziomie drugoligowym, bo są takie wymagania finansowe już i sportowe przede wszystkim, że naprawdę trzeba mieć grube pieniądze. Na dzień dzisiejszy to ja uważam, że takie pieniądze ma Limanowia, gdzie może sobie pozwolić na awans do drugiej ligi i Poprad Muszyna. To są dwa zespoły, ale tak jak mówię, bogaci ligi nie wygrywają, ale oni mają bardzo duże możliwości finansowe na to, żeby grać wyżej.